I'm on vacation every single day, cause I love my occupation. Cześć, witajcie, z tej strony Pig Wilku. Powracamy dzisiaj do serii z Minecrafta. Minecraft Survival Alpha. Jakoś tak. Nie wiem, może trochę mi się poprzekręcało. No ale dobra. Na sam starcik powiem parę takich informacji. Nie było długo odcinków, bo... Przepraszam za cięcie. Nie było długo odcinków, bo się wydarzyło bardzo dużo spraw. Tak ogólnie to... wiadomo, to nie będę wrzucać odcinków na przykład jakoś regularnie bardzo, bo no... Jakby to powiedzieć... no po prostu, że nie mam pomysłu, no to bez sensu jest wrzucać jakieś byle co, żeby było. Lepiej chyba wrzucić raz na jakiś czas po prostu jakiś odcinek fajny, a po resztą teraz się wydarzyło tak dużo rzeczy, że po prostu nie było na to czasu, żeby coś, cokolwiek nagrać. I to naprawdę były to bardzo ważne sprawy do załatwienia. I dużo rzeczy też się wydarzyło. Szykuję właśnie odcinek jakiś jeden, który miał być już wrzucony jakieś 4-3 dni temu, ale no nie wyszło, ponieważ jakby, nie wiem, mój program do montowania jest, nie wiem, coś się zepsuło i po prostu nie widać napisów, które tam zostały dodane, więc muszę to poprawić. No ale wracając do może tego odcineczka. No to jak na razie zbytnio nic nie robię, sobie kopię węgiel. Gdzie jest jeszcze węgiel? O, 4 węgla. Coś dzisiaj jest fart do tego węgla. Wiem, że trochę często wrzucam te odcinki z Minecrafta. To nie dlatego, że nie mam co nagrywać. Tylko po prostu to jest rzecz, którą mogę no jakby dość szybko nagrać i no... Dość szybko nagrać i po resztą też mi sprawia przyjemność nagrywanie tego, bo lubię grać w tą grę. No. No i jeszcze oprócz tego to w sumie jeszcze parę informacji mam. Coś dzisiaj dużo informacji. Tak ogólnie to nie pojawi się żaden odcinek o hodowli chomików, gdyż nie bez sensu jest mówić o czymś, o czym trochę wiesz, ale nie wiesz tak do końca. Więc po prostu nie będę się wypowiadać na ten temat. I tyle. I tyle na ten temat, bo jeszcze pojawi się parę odcinków z roślin, znaczy więcej odcinków z roślinami. Być może się pojawią jakieś z budową. No, mogą się też pojawić. Mogą się też pojawić odcinki z budowy, ale co do tego to nie mam pewności. Może trochę bardziej z roślinami, bo już mam pomysł, że nagram upgrade roślinek, bo jest ich dużo więcej. O, ale piękna noc. Tylko żeby mi creeper na łeb nie spadł. O, już widzę creepera. W ogóle nie pamiętam zbytnio, co się działo w ostatnim odcinku. Coś tam pamiętam, że była budowa domu. Nie, chyba mi drewna zabrakło. Tak. No to ja sobie pójdę zaraz ścinać drewienko i do was wrócę po ścinaniu. Witam, witam, jestem już z powrotem, trochę drewna mi się udało ściąć. I teraz powracamy do budowy. Jezu, nie wiem, czy to nie będzie za mało drewna, patrząc co ja tu robię. No ale... No to głównie przez to nie mam drewna. Dobra, przepraszam za cięcie, już jestem. To... A, no właśnie, dużo drewna mi schodzi. No, no tak, drewna mi na to schodzi. No przecież przed chwilą był stack. Z tego co ledwo będzie stack. Ponad. Chyba z 15 czy z 20 był stack? Chyba z 15. Nie, nie pamiętam już. Później się pomyśli, gdzie będą okna. Hey, I'm on vacation. If you don't like your life, then you should go and change it. Hey, 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 I'm on vacation every single day, cause I love my occupation.
Co tu robi kura? Wypad. Dobra, jak na razie to tak wygląda. Daj, wygląda jak zamek. Co to jest, jaskinia jakaś? Czy to jest glina? Tak, to jest glina. Czy to jest żwir? To jest piasek. A nie, to jest piasek. A, nieważne. W sumie piasek też mi się przyda na okna. No i jak na razie ściany powstały. Ściany się później wybuduje. No i tak myślę, że może podzielę go na... No właśnie, na ile pomieszczeń? No bo musi być... no taka jakby kuchnia. Miejsce do spania, no miejsce na rzeczy. No i w sumie nic więcej nie potrzeba. No ale to jeszcze zobaczę. Dobra, już się mięsko zrobiło. Upiekło się, dobrze, że się nie spaliło. No i teraz się zastanowię, jakie pomieszczenia by tutaj zrobić w środku. Chyba, że zrobię go dwupiętrowego. Na górze będzie na przykład sypialnia. No w sumie, czemu by nie? Dobra. To tu się zrobi... Albo nie, dobra, mam inny plan. Zrobi się ten dom taki bardziej jakby, no taki dom jak teraz. Znaczy nie mówię, że będzie kibel i łazienka, no bo to nie jest potrzebne w Minecrafcie. No, ale będzie lepiej niż taki rudy, że jakiś. Dobra, to tu będzie tak o. Trafić nie umiem, bo mi się myszka psuje. No i tak to jest druga myszka. I tak mi się psuje. Super, mam farta do myszek. Praktycznie każdą, którą kupuję, to się psuje po roku. No, ale no, trudno. Dobra, tu będzie kuchnia. No to tak, tu się zrobi takie okno. Tu się zrobi takie okno. Tu się zrobi takie okno. I tu się zrobi takie okno. No i jest dobrze, a tutaj też się zrobi okno. Wszędzie niech będzie widok na świat. Nie ma co żałować okien. W domu ma być ciemno, a nie jasno. O, gdyby były rusztowania na tej wersji, to pewnie by ten dom wyglądał cały najpierw by z rusztowań, później dodane by były bloki. Ja się lubię bawić w takie rzeczy, że niby realna budowa, że tam rusztowania trzeba dawać, takie inne. Czasem lubię się bawić w takie rzeczy, chociaż lepsze jest to w realnym życiu, chociaż bardziej męczące. Dobra, już jestem. Już jestem. Co tu można by było zrobić jeszcze? Nie wiem, ja myślę, że jest git. Tu będzie kuchnia, tu będzie salon, kuchnia, salon, kuchnia, salon, kuchnia, salon. A okna jeszcze sobie dorobię. Tutaj dwa. O, to idealnie co dwie. A może sobie tym razem... niech będą wszędzie okna. Chociaż nie wiem, czy mi się uda uzbierać tyle szkła. Chociaż nie mam mało piasku dookoła. Że tam jest pustynia. Boże. Ty, kurde, czy oni mi skaczą po polu? Ty nie, Jezu. Zachował na miejscu. Jakby mi skakali po polu, to... ślepa genia by była. O nie, noc się robi. Chodźcie do mnie świnki, taś. Kurde, rozwaliły trochę. Ty głupia świnio. No. I zabita.
Jezu, gdyby tak się załatwiało wszystkie problemy, jakby ktoś komuś coś zrobił i by się go zabijało, to by ludzi nie było na świecie. To wiele by z tego CGI wyszło. No nie wiem. Vacation every single day. No i mam jeszcze do was takie pytanko. No pytanko właśnie, żebyście mi odpowiedzieli na nie w komentarzu. Bo mam tak ogólnie, z tego co pamiętam, dostęp do koloru żółtego, czerwonego, zielonego, takiego ciemnego i pomarańczowego. I mam jeszcze 30 wełny i po prostu, które z tych kolorów użyć, żeby zrobić dywanik. Jeszcze wełna jest tak dodatkowo biała, czyli że jeszcze mam biały. I mogę sobie zrobić z tego dywanik tam w sypialni. I napiszcie w komentarzu, z jakich kolorów go zrobić. No i to by było na tyle. Na razie.